Okej, legendarne! Mamy, mordeczki, moją pierwszą legendarną gwiazdkę w Brawl Stars. Zobaczymy, co w niej będzie. Tutaj może być wszystko, najrzadsze rzeczy. Uwaga, klikamy, co ona nam da! Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i patrzcie, co tutaj się dzieje. Otwieramy teraz pierwszą w historii tutaj u mnie, na moim kanale, nową gwiazdkę w Brawl Stars, czyli tak jakby nową skrzynkę. Trafiła mi się na początek bardzo rzadka i dzisiaj otworzymy sobie ogólnie 100 takich gwiazdek. Zobaczymy, ile trafimy legendarnych, ile trafimy mitycznych i co w nich trafimy. Uwaga, pierwsza poleciała, co tutaj będziemy mieli? Trzymajcie kciuki. O, 53 błyskotki już na sam start odcinka. Moim zdaniem mega spoko, a takich gwiazdek jeszcze przed nami dzisiaj 9. Specjalnie znajduję się na nowo stworzonym koncie, na którym nie mam praktycznie żadnego zadymiarza, żadnych emotek, żadnych sprayów i innych nagród. Żeby zobaczyć, co się stanie, gdy otworzę 100 gwiazdek właśnie na jednym koncie. Polujemy na mityczne, polujemy na legendarne gwiazdki, zobaczymy, co się uda trafić. Oglądajcie ten film od początku do końca. Ale dobra, mordeczki, wracamy sobie i otwieramy dalej. Teraz to my mamy chyba rzadką, czyli najsłabszą, bo są różne rzadkości właśnie, nie? Rzadka to jest najsłabsza, później mamy super rzadką, później epicką, później mityczną i legendarna jest najlepsza. Lecimy z trzecią, co tutaj będziemy mieli? Bardzo rzadka znowu nam dropnęła. Uwaga, uwaga, czy przyniesie nam szczęście? Proszę, proszę, proszę. No nie tym razem. Dostajemy 64 punkty mocy. A zanim przejdę dalej, jeśli chcecie zwyciężyć tego oto pięknego skina do Janet, to wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem. Rozdam go aż 6 osobom. Wystarczy lajkować ten odcinek. Oprócz tego mieć suba na moim kanale Tori i Tori 2. To jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. Dwa moje Brawl Starsowe kanały trzeba subskrybować. No i trzeba mieć też wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars. Jak tego nie macie, to niestety nie będziecie mogli wygrać, więc koniecznie to zróbcie, mordeczki. No i napiszcie mi w komentarzu, biorę udział. Dwie osoby wylosuję z tego odcinka, ale dobra, lecimy z kolejnym, tym razem niestety znowu rzadkie, więc nie jest to jakaś najfajniejsza gwiazdka, ale może odda, może akurat odda. Mamy monety, no dobra, co będzie w kolejnym? Znowu rzadkie, nie, bardzo rzadka teraz, okej, więc coś tutaj może być lepszego. Trzymajcie kciuki, nie tym razem, chcę trafić jakiegoś nowego skina albo nowego zadymiarza. Bardzo rzadkie, okej, po raz kolejny mamy bardzo rzadkie. Ja czekam na pierwsze epickie albo legendarne, albo mityczne, nie? Zobaczymy, co tu będzie, oglądajcie do końca. Jak coś, to może dzisiaj jeszcze jakiegoś nowego skina przetestujemy, bo mogę też je przetestować. Wszystkie nowe skiny, które wyszły w tym roku, ja już mam na tym koncie, nie? Więc będzie naprawdę mocno. Ale okej, po raz kolejny otwieram bardzo rzadkie. I co będzie tym razem? Znowu punkty mocy. Dużo punktów mocy niestety dropi. Okej, legendarne! Mamy, mordeczki, moją pierwszą legendarną gwiazdkę w Brawl Stars. Zobaczymy, co w niej będzie. Tutaj może być wszystko, najrzadsze rzeczy. Uwaga, klikamy, co ona nam da? 1000 monet. Spoko. Nie narzekam, mogła być postać, mógł być skin, ok, ale mamy 1000 monet, to jest bardzo dużo, więc moim zdaniem jest to dobry drop. Pierwsza złota gwiazdka już wleciała, a myślę, że będzie takich więcej, więc oglądajcie do końca. A więc ok, następnie będziemy mieli epickie, i teraz jakaś dobra forma jest, może nowy zadymiarz mi w końcu dropnie. Lecimy, dawaj, 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 coś dobrego, kurczę, niestety. Ok, więc pierwsze 10 otworzone, zaraz przechodzimy do kolejnych, bo dzisiaj chcę otworzyć takich 100. Ale najpierw zobaczcie, że jedyne postacie, jakie mam na tym koncie, to są te: El Primo, Rico i Pamkę. Przyznam wam się, że trafiłem już wcześniej właśnie w tych star dropach, czyli w tych gwiazdkach, bo trochę ich wcześniej otwierałem. A Janet specjalnie sobie tutaj odblokowałem, żeby móc pokazać wam skina do niej, którego to wy możecie wygrać. Właśnie na tego skinka jest konkursik, piękny to skinek Mroczna Wróżka Janet. Tak jak mówiłem, każda osoba, która będzie miała wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars, zostawi suba na moim kanale Tori i Tori 2. No i napisze w komentarzu, biorę udział, i zostawi łapkę w górę, będzie mogła zwyciężyć tego skinka. No i też emotkę i kilka innych rzeczy do niego za darmo. No dobra, lecimy z kolejnymi, na razie 10 gwiazdek już otworzonych, zobaczymy, co będzie w następnych. Mamy teraz chyba rzadką, no bo to widzicie, trzeba tak 4 razy stuknąć i wtedy dopiero widzimy, jakiej rzadkości gwiazdkę dostajemy. Ja teraz dostałem najsłabszą i mam tylko jedynie tutaj punkty mocy. Ale lecimy dalej, nie poddajemy się, widzowie. Kurczę, tym razem bardzo rzadkie, więc już troszkę lepiej. Ale czekamy na pierwszą mityczną. A może jeszcze legendarna nam dropnie. Oglądajcie do końca, żeby tego nie przegapić, mamy epicką. A może być też coś lepszego, bo jeszcze jedno kliknięcie. Nie, okej, okay. Nie, mityczna jednak jest. Udało się, więc widzicie, widzowie, nie ma co wcześniej oceniać, trzeba kliknąć wszystko i wtedy dopiero się dowiecie, co dostaniecie. Mamy mityczną teraz do otworzenia. Co będziemy mieli, proszę państwa? Uwaga. Okej, okay, słabo, niestety troszkę słabo. Tylko punkty dla dowolnego zadymiarza. Ale ja się nie poddaję, lecimy dalej. Nasz cel to jest trafić dzisiaj jakiegoś nowego zadymiarza lub właśnie nowego skina. Póki co mamy teraz bardzo rzadką i co mnie dostaniemy? Kurczę, mnóstwo tych punktów się dostaje z tego. Teraz chyba zwykłe rzadkie, nie, bardzo rzadkie po raz kolejny, ok? Zawsze to lepsze niż zwykłe rzadkie. I mamy token Doublers i to bardzo dużo, 536. Takie są głównie nagrody, jeśli chodzi właśnie o te gwiazdki. Ja robię ich naprawdę duży opening i mam teraz, mordeczki, taki mega pomysł. Jeśli wbijecie pod tym odcineczkiem 3000 łapeczek w górę, to zaproszę jakiegoś youtubera Brawl Starsowego i zrobimy razem pojedynek.
na otwieranie właśnie tych gwiazdek. Zobaczymy, kto będzie miał lepsze i kto coś lepszego trafi. Więc jeśli coś takiego chcecie, to lajkujcie. A ja wracam do dalszego otwierania, proszę państwa. Uwaga, 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 znowu mamy rzadkie. Kurczę, no dajcie mi coś lepszego. Ja chcę tutaj mityczna, najlepiej legendarne. Jeszcze raz jakbym legendarne zobaczył, strasznie bym się ucieszył. Oglądajcie ten film do końca. W ogóle jutro też wam może wrzucę jakiś odcineczek, nie wiem, związany z nowymi jeszcze skinami albo nowym zadymiarzem, jak będę mógł, zobaczymy. A póki co mamy epickie. I uwaga, czy będzie mityczne, czy epickie? Epickie zostaje, ale może coś dobrego tutaj będzie. Trzymajcie kciuki za nową postać. Monety tylko, kurde. Nie poddajemy się, my chcemy trafić jakiegoś skina albo jakąś nową postać. Bardzo rzadkie teraz wjeżdża na rejony. Tu mamy token Dublersy, dobra, skipuję troszkę szybciej, póki jest to rzadkie, żeby nie przedłużać, co nie? O, 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 epickie, dobra, mamy epickie. Tu jest szansa na coś fajnego. No nie tym razem, ja wam powiem, że wcześniej jak otwierałem trochę tych gwiazdek poza odcinkiem, to trafiłem nowych zadymiarzy właśnie głównie w epickim spinie. Więc miejmy nadzieję, że teraz też ten epicki zaraz odda. No i dobra, na razie znowu rzadkie. Tego rzadkiego się trafia najczęściej, wiadomo, znowu epik. Dobra, jest epickie, let's go. Trzymajcie teraz wszyscy kciuki, ziomeczki, żebyśmy coś mieli. Kurczę, zaś te monety, niedobrze. Nawet jeszcze żadnego pina nie dostałem, albo na przykład spraya, a to też by było na pewno fajne, gdybym dostał. Mam mało zadymiarzy na tym koncie odblokowanych, dlatego wiadomo, pinów jakoś dużo dostać nie mogę, ale liczę, że jakiegoś tutaj dropnę. Na razie rzadkie po raz kolejny. Jak coś, to chcę dzisiaj otworzyć aż 100 takich gwiazdek, więc oglądajcie do końca. Ten odcinek może być trochę dłuższy, ale mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę i subem, bo naprawdę się dla was staram. Myślę, że jestem pierwszą osobą, która otworzy aż 100 takich oto gwiazdek na odcinku, nie? Zobaczymy. Dobra, bardzo rzadkie wjeżdża i co będziemy mieli? Znowu punkty mocy. Może to trochę bardziej odda, tak jest, epickie, czy będzie mityczne? Okej, mamy epickie i tak fajnie. Epickie też jest naprawdę mocne. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, znowu te monety. Nie jest dobrze, widzowie. Bardzo teraz rzadkie, uwaga, no i nic nam nie daje. Bardzo rzadkie po raz kolejny. Coś ciekawszego będziemy mieli? Też nie. No i kolejne 25 za nami, więc łącznie już mamy 35 otworzone. Wracamy do oro otwierania gwiazdek. Wiem, że to was najbardziej ciekawi i zobaczmy, co będziemy mieli teraz w tych skrzyneczkach czy gwiazdkach. Nie wiem, jak to nazywać. Napiszcie mi w komentarzu, widzowie, jak chcecie, żebym to nazywał. Ja chyba będę to po prostu nazywał gwiazdki. Na razie same rzadkie, więc no jakoś mnie to nie jara. Ale teraz już jest grubiej, jest epickie, dobra, pięknie. I może epickie nam teraz odda? Dawaj, dawaj. No niestety znowu 203 monety. Kurczę, chcę wam pokazać coś fajnego, że rzeczywiście idzie naprawdę fajne rzeczy w tym trafiać, bo ja poza odcinkiem, jak otwierałem, tutaj dostawałem naprawdę mocne rzeczy. A teraz jak nagrywam, to takich mocnych nie umiem dostać, nie wiem czemu. Coś mam tutaj pecha w dropieniu. No i znowu monety w epickim, widzicie. No naprawdę, ostatnio jak otwierałem epickie, to trafiłem nowe postacie, a teraz żadna nowa postać mi nie chce dropnąć, nie wiem dlaczego. Ale oglądajcie do końca i mi kibicujcie, bo wierzę, że w końcu coś tutaj nowego trafimy. Na pewno nam się w końcu uda. Więc mordeczki, oglądajcie i mi kibicujcie. Uwaga, lecimy, 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 bardzo rzadkie tym razem. Coś dobrego będzie, monety. Jak coś, to w ogóle o tym nie powiedziałem. My takie coś będziemy normalnie mogli dostawać 3 razy dziennie, czyli 3 razy dziennie będziecie, jak już wejdzie update, mogli otwierać takie gwiazdki. Uwaga, mamy teraz epicką mityczna! Mityczna wjeżdża po raz kolejny i to może jest ten moment, kiedy dostaniemy coś fajnego w końcu. Let's go! Jest! Patrzcie, jaką ikonkę dostałem. To jest rzadka ikonka eventowa z bombką. Ona chyba była tylko dostępna, kurczę, nawet nie pamiętam, też nie wiem, czy ona nie jest od Tika, ale na pewno jest ona bardzo fajna, nie? Taka czarna. Ja jej nawet nie mam na moim głównym koncie, więc giga spoko. Widzicie, no naprawdę rzadkie rzeczy da się trafiać w tych mitycznych i lepszych. Dlatego miejmy nadzieję, że coś tutaj jeszcze dzisiaj dobrego dropniemy. Epickie, uwaga! Epickie będzie? Tak, epickie. I co będziemy mieli w epickim? Dawaj, dawaj, dawaj. O, znowu kolejna emotka, tym razem płacząca do Sherry, więc już zaczyna nam powoli to wszystko oddawać. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie wszyscy kciuki. Bardzo rzadkie tym razem wjeżdża. Ajajaj, teraz pewnie będzie rzadkie, to nie? No, bo dawno nie było rzadkiego, więc musimy teraz mieć rzadkie. Ja czekam na legendarne. Wierzę, że ono jeszcze zaraz będzie, widzowie. Oglądajcie koniecznie do końca. Nie możecie tego przegapić. I tak jak mówię, ja wam chcę nagrać taki odcinek właśnie z openingu przeciwko jakiemuś youtuberowi, że robimy pojedynek na otwieranie. Epickie wjechało, dobra. Po raz kolejny epickie wjechało, proszę państwa. Co będziemy mieli tym razem? Kurczę, monety, niedobrze, niedobrze, mityczne! I może będzie legendarne, czekajcie. Nie, dobra, jest mityczne, ale to i tak jest mega kozacko. Patrzcie, jak to w ogóle pięknie wygląda. Jezu, to jest naprawdę cudowne. Dawaj, traf mi coś dobrego! Jest, dobra, kolejna emotka, tym razem do Janet płacząca. Ja tak jak mówię, mam mało postaci na tym koncie, dlatego tych emotek jakoś dużo nie mogę dostać. Ale zawsze coś, że jakieś tam dostaje, nie? Więc lecimy sobie dalej, uwaga, uwaga. Z tego co słyszałem, tutaj da się też trafić takie rzadkie, specjalne emotki, które są jedynie do trafienia właśnie w tych gwiazdkach, że nigdzie indziej ich się nie da zdobyć, nie? Więc na nie też polujemy, ale najbardziej bym chciał jakiegoś skina trafić albo nową postać. Więc proszę, oddajcie mi, dajcie mi coś dobrego. Ajajajajajajaj. Co będziemy mieli dalej? Proszę państwa, rzadkie znowu. Nie chcemy rzadkich, chcemy jakieś lepsze te gwiazdki. Na razie mam już ich tutaj, no dosyć sporo otworzonych, czekajcie. Otworzyłem już dzisiaj 60 gwiazdek. Ale mordeczki, mamy jeszcze 40 gwiazdek dzisiaj do otworzenia, więc zobaczmy, co będzie. Mamy epicką, niech ona da nam coś dobrego, nowego zadymiarza najlepiej. Coś się zlagowało, poczekajcie, chwilę odczekajmy, może zaraz się to odlaguje.
Okej, mamy 1000 podwajaczy żetonów. No, liczyłem na coś lepszego, ale no nie poddajemy się, lecimy dalej. Troszkę tego sobie jeszcze dzisiaj pootwieramy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Ja naprawdę się giga jaram, że mogę znowu otwierać tak jakby skrzynki w Brawl Stars. To jest chyba nawet lepszy od skrzynek według mnie, serio. Zobaczycie, jak sami będziecie to otwierać, to zobaczycie, że to jest jeszcze bardziej emocjonujące niż skrzynki, bo tutaj można trafić wszystko. Nawet skiny, nawet postacie. Ja może dzisiaj jeszcze nie trafiłem żadnego nowego zadymiarza ani skina, ale wierzcie mi na słowo, że naprawdę, jak otwierałem poza odcinkiem, to udało mi się parę razy nowego zadymiarza już trafić. Więc miejmy nadzieję, że może dzisiaj jeszcze też dropnę, nie? Nie mówię, że nie, może się akurat uda. Na razie bardzo dużo rzadkich tych gwiazdek. Kurczę, liczę na coś lepszego. Dawajcie, dawajcie mi coś lepszego. Nie chcę samych rzadkich gwiazdek. Legendę. Epik, dobra, epik, epik. Okej, mamy epika. Może teraz nowy zadymiarz. Kredyty! O, pierwszy raz dzisiaj kredyty trafiłem. Mega spoko. To mi się podoba. A więc przed nami ostatnie 30 gwiazdek, mordeczki. Tym razem jest epicka. Zobaczymy, co tu będziemy mieli. No, daj coś dobrego! Uwaga, coś się zlagowało, czyli może będzie coś grubego. Czekamy. Aj, to są tylko monety, niestety. Ale ja liczę, że jeszcze to jakaś legendarna będzie. Serio, oglądajcie do końca. Dziękuję, że mi kibicujecie, że dalej jesteście ze mną, widzowie. Robię to specjalnie dla was. Mamy błyskotki trafione i to w bardzo rzadkiej. Więc to jest naprawdę cudowny drop. Mega się cieszę z błyskotek, one są giga przydatne. Ajajaj, dajcie mi coś jeszcze lepszego, proszę. Bardzo rzadkie. Co tutaj będziemy mieli? Nie tym razem. Nie tym razem, mordeczki, ale nie poddajemy się. Otwieramy kolejne rzadkie, kurcze, kredyty. Dawaj, 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 dalej, dalej, rzadkie. Kurde, no gdzie jest jakieś lepsze? Mityczne albo legendarne, to byśmy najbardziej chcieli. A nie cały czas nam dają rzadkie albo bardzo rzadkie. No znowu rzadkie, naprawdę. Coś teraz tutaj chyba mam lekkiego pecha. Ej, ale wiecie co? Jak się ma pecha przez taki dłuższy czas, to to oznacza, że zaraz pewnie dostanie się jakąś legendę. A więc dobra, mordeczki, zostało ostatnie 20 skrzynek. Ja otworzę 24, niech będzie. 24 gwiazdki jeszcze dzisiaj, już więcej w tym odcinku nie będę otwierał, dobra? Więc teraz lecimy z ostatnimi tymi gwiazdkami. Na razie mamy rzadką, więc nic specjalnego, ale ja wierzę, że to jeszcze dzisiaj zobaczymy jakąś legendę albo mityka, więc oglądajcie do końca. I tak jestem szczęśliwy, bo już jedną legendę dzisiaj dropnąłem. Miejmy nadzieję, że tutaj coś fajnego trafimy. No, jakaś postać by się przydała nowa, albo jakiś skin, żeby wam pokazać, że rzeczywiście da się je tutaj trafiać, co nie? Bo jakby nie patrzeć, to głównie dostaję tylko monety i punkty mocy. Mam trochę pecha, aczkolwiek mam nadzieję, że wy będziecie mieli większe szczęście. Okej, bardzo rzadkie teraz wjeżdża. I co będziemy tutaj mieli? No nie, trzeba 4 razy kliknąć. Raz, dwa, trzy, cztery i dostajemy bardzo rzadkie, kurczę. Liczyłem na coś lepszego, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. No co tak słabo dropi, no nie. Naprawdę, oni mi chyba nie chcą teraz nic dobrego dawać już. Ajajaj, no proszę. Dajcie mi coś dobrego, żeby ja i widzowie byliśmy szczęśliwi. I mamy mityczne, od razu poprosiliśmy. Od razu dostajemy, co będzie w tym oto pięknym, mitycznym spinie, nie spinie, tylko gwiazdce. Naprawdę, dostaję mityczne i dostaję w nich punkty mocy, to jest masakra jakaś, serio. Dobra, lecimy dalej, nie poddajemy się, kurczę. No strasznie jestem podjarany otwieraniem tych gwiazdek. To jest mega fajne i wciągające, ale mój drop naprawdę dzisiaj nie oddaję. Uwierzcie mi, że jak otwierałem poza odcinkiem, to miałem dużo większe szczęście. A ja chcę na odcinek, żeby był fajny film, coś dobrego tutaj trafić. No nic, no nie poddajemy się. Lecimy dalej, proszę państwa, szybko to otwieram, żeby nie zanudzać i żebyście tutaj nie czekali aż tyle. Czekamy na coś lepszego, rzadkie nas aż tak bardzo nie interesują. Dostaniemy tym razem, o, epickie, epickie, dobra. Daj coś fajnego, podwajacz żetonów, niestety. No nic, no zaraz na pewno jeszcze coś tutaj dobrego dostaniemy. Znowu epickie wjeżdża. Daj, kurczę. Naprawdę, nie ma teraz totalnie formy. Ja się tak nie zgodzę zakończyć odcineczek. Ja chcę coś jeszcze dzisiaj mocnego trafić. Więc lecimy, widzowie, walka do samego końca. Po raz kolejny epickie. Dawaj coś tym razem, no to już aż wkurza po prostu. Niemożliwe, że dostaję tyle słabych rzeczy. No już teraz musi być, jak teraz nie będzie, to ja się poddaję. Nie, po prostu no nie. Nie wierzę, widzowie, to jest pech. Cały czas trafiam takie słabe rzeczy, no i kurczę. Do zobaczonka, elo.